Bitwa morska między Anglikami i Francuzami. Churchill ostrzeliwuje flotę francuską. Obwieszczały olbrzymie nagłówki gazet w hamburskich kioskach. W tak sensacyjnej formie niemiecka opinia publiczna dowiedziała się na początku lipca 1940 roku o krwawej napaści zespołu floty brytyjskiej na francuskie okręty wojenne w algierskim Oranie. Był to wypad jedyny w swoim rodzaju. Zapisałem sobie nawet nazwisko głównodowodzącego brytyjskiego zespołu i nazwy kilku okrętów. Wiceadmirał Sir James Somerville, krążownik liniowy Hood i lotniskowiec Ark Royal. Nie przeczuwałem jeszcze roli, jaką los przeznaczył do odegrania temu właśnie admirałowi i tym okrętom w ciągu niecałego roku. Miała to być rola znacząca dla Bismarcka, na którego przeniesiono mnie jako 30-letniego kapitana. Pancernik Bismarck, w momencie, w którym został oddany do służby, był jednym z najpotężniejszych okrętów wojennych na świecie. Jego budowa została zapoczątkowana 1 lipca 1936 roku w stoczni Blohm & Voss w Hamburgu i trwała przez kolejne 2,5 roku. 14 lutego 1939 roku okręt ten został zwodowany w atmosferze niemalże niemieckiego święta narodowego i w obecności ówczesnej nazistowskiej władzy, na czele z samym Hitlerem. Jednak prace wykończeniowe na okręcie trwały nadal. Ostatecznie ten pływający pancerny kolos został wcielony w skład Kriegsmarine 24 sierpnia 1940 roku, a większość jego parametrów przedstawiała się wręcz imponująco. Bismarck wyposażony był w 4 wieże artylerii głównej i w każdej z nich znajdowały się 2 potężne działa kaliber 380 mm. Oprócz nich okręt wyposażony był także w 12 dział, kaliber 150 mm, a także silne uzbrojenie przeciwlotnicze. Jego standardowa wyporność wynosiła 45 451 ton, a pełna wzrastała do wówczas niebotycznych 49 406 ton. Okręt był też niezwykle długi, a także niespotykanie jak na pancernik szeroki. Mierzył 250,5 metra długości i 36 metrów szerokości. Jego pierwszym i w zasadzie jedynym dowódcą został urodzony 28 marca 1894 roku doświadczony kapitan Zursee Ernst Lindemann, znajdujący się w czynnej służbie w niemieckiej flocie wojennej od roku 1913 i mający doświadczenie na takich okrętach jak pancernik Schleswig-Holstein i admiral Scheer. Ogólnie Bismarck przedstawił się imponująco. Niemiecka Kriegsmarine zyskała jednostkę, mogącą pokonać każdy ówczesny okręt wojenny na świecie. Jednak dowodzący nią, admirał wielki Erich Raeder, miał co do Bismarcka inne plany. Zamierzał przebazować go na Atlantyk, aby mógł on dołączyć do operujących na tym akwenie pancerników Scharnhorst i Gneisenau i wspólnie zwalczać aliancką żeglugę konwojową. Niemniej podstawowym warunkiem do realizacji tego przedsięwzięcia
było skuteczne przeprowadzenie Bismarcka przez wody kontrolowane przez Royal Navy. Było wiadome, że Brytyjczycy uczynią wszystko, co w swojej mocy, aby do tego nie dopuścić. W roku 1941 jednym z zaokrętowanych na Bismarcku załogantów był kapitan lejtnant Burkhard Freiherr von Mullenheim Rechberg. Był on niemieckim oficerem artylerii okrętowej. Urodził się 25 czerwca 1910 roku w Spandau w rodzinie posiadającej długie wojskowe tradycje. Swą karierę w niemieckiej flocie rozpoczął już w roku 1929, wstępując do Reichsmarine i przez dekadę nabywał on cenne doświadczenie. Między innymi na okrętach Königsberg i Karlsruhe. Po wybuchu wojny w październiku 1939 roku został on przeniesiony na pancernik Scharnhorst na stanowisko 4. oficera artylerii, a następnie po uszkodzeniu tej jednostki przeniesiono go na niszczyciel Erich Giese. W kwietniu 1940 roku niszczyciel ten został zatopiony podczas bitwy o norweski Narvik. Mullenheim miał jednak szczęście i zdołał przeżyć. A kolejną jednostką, na której przyszło mu służyć, był pancernik Bismarck. Został on na nim tak samo jak wcześniej na Scharnhorście, 4. oficerem artylerii. W drugiej połowie maja 1941 roku Mullenheim przygotowywał się wraz z pozostałymi członkami załogi Bismarcka do mającej się rozpocząć lada dzień operacji przeprowadzenia tego okrętu na Atlantyk. Bismarckowi miał także towarzyszyć ciężki krążownik Prinz Eugen, a dowódcą całego zgrupowania został wyznaczony blisko 52-letni, doświadczony admirał Günther Lütjens. Całości operacji nadano nazwę Rheinübung, ćwiczenia reńskie. Osiemnastego maja, około południa, Bismarck odcumował od nadbrzeża w Gdyni. Zebrany na górnym pokładzie pluton orkiestry grał znaną piosenkę Mus i Den, którą tradycyjnie intonowano na większych okrętach wojennych przed wyruszeniem w dłuższy rejs. Szczerze mówiąc, dziwiłem się wtedy dość mocno tym muzycznym ogłoszeniem operacji Rheinübung. Nie mogę jednak powiedzieć, czy rzeczywiście zaszkodziło to utrzymaniu tajemnicy. Przypuszczalnie, dyrygent kazał zagrać piosenkę, w tym przypadku całkowicie zbędną, zgodnie z tradycją, ze świadomością zbliżającego się wyjścia w długi rejs, nie zastanawiając się nad tym dłużej. Bismarck opuścił port w Gdyni i wraz z ciężkim krążownikiem Prinz Eugen i kilkoma niszczycielami eskorty rozpoczął dwudniową podróż do Bergen w okupowanej Norwegii. Jak wspominał Mullenheim, nastrój na pokładzie był wyśmienity. Załoga żyła w napiętym oczekiwaniu, które powstaje, gdy okres dłuższych przygotowań przechodzi wreszcie w działanie. Jej zaufanie do dowódcy i własnego okrętu było nieograniczone. Ludzie nie znali jeszcze żadnych szczegółów zbliżającej się akcji. Teraz jednak, na morzu, Lindemann ogłosił przez głośniki, że Bismarck przez wiele miesięcy będzie prowadził na północnym Atlantyku wojnę z brytyjską komunikacją. Marynarze otrzymali potwierdzenie tego, co od dawna już podejrzewali. Nerwowość spowodowana niepewnością opadła z nich i zrobiła miejsce ufności w nadchodzące wydarzenia. Jednak już podczas podróży do Bergen, choć niemiecki zespół starał się zachować rejs w tajemnicy, został dostrzeżony przez załogę szwedzkiego krążownika lotniczego Gotland, a informacja ta została przekazana brytyjskiemu atasze morskiemu w Sztokholmie, komandorowi Henriemu Denhamowi. Rankiem 21 maja niemiecki zespół okrętów zawitał wreszcie do Bergen, gdzie wykonano ostateczne przygotowania Bismarcka i Prinz Eugena do wypłynięcia na Atlantyk. Jednak tego samego dnia, tuż po południu, nad Bergen pojawił się brytyjski samolot rozpoznawczy Spitfire, którego pilot wykonał zdjęcia niemieckich ciężkich jednostek nawodnych.
Zaalarmowany tym faktem dowódca zespołu Lithians w obawie przed nalotem bombowym postanowił jeszcze tego samego dnia, wieczorem, opuścić Bergen i wyruszyć w dalszy rejs na Atlantyk. W morze wyszły więc obie niemieckie ciężkie jednostki, a także początkowo towarzyszące im niszczyciele. Noc z 21 na 22 maja przebiegła spokojnie. Niemiecki zespół kierował się w kierunku wyspy Jan Mayen. Niedługo też od ciężkich okrętów odłączyły się niszczyciele, które zawróciły do Trondheim. Natomiast Bismarck i Prinz Eugen kontynuowały swój rejs początkowo na północ, a następnie na zachód, w kierunku Cieśniny Duńskiej, położonej między Islandią a Grenlandią. W rzeczywistości, kiedy Bismarck i Prinz Eugen zmierzały w kierunku tej cieśniny, nikt na ich pokładach nie wiedział, że od kilku dni jest ona patrolowana przez dwa ciężkie brytyjskie krążowniki, jakimi były HMS Norfolk i HMS Suffolk. Dodatkowo poinformowany pobytem w Bergen ciężkich niemieckich jednostek nawodnych, dowódca brytyjskiej Home Fleet, admirał John Towey, zdecydował się na wysłanie części sił, którymi dysponował w kierunku cieśniny duńskiej. W skład tych sił wchodził krążownik liniowy Hood, będący do czasu zbudowania Bismarcka największym, choć już nieco przestarzałym okrętem wojennym na świecie, a także nowoczesny pancernik Prince of Wales i 6 niszczycieli. Jednostki te pod dowództwem blisko 54-letniego admirała Lancelota Hollanda opuściły Scapa Flow 21 maja. Następnego dnia Scapa Flow opuścił kolejny silny zespół, tym razem pod dowództwem samego Toweya, i składał się on z nowoczesnego pancernika King George, lotniskowca Victorious, 5 krążowników lekkich oraz 6 niszczycieli. Do zespołu tego niedługo dołączył także krążownik liniowy Repulse. Zupełnie tego nieświadomi Niemcy płynęli więc wprost na spotkanie z głównymi siłami Royal Navy, a bitwa z nimi była kwestią tylko najbliższych kilkudziesięciu godzin. Tymczasem na samym pancerniku nikt nie zdawał sobie do końca sprawy ze skali niebezpieczeństwa, jakie mi zagraża. Według Mullenheima. W dalszym ciągu pogoda była korzystna. W ciągu popołudnia nadal była naszym sprzymierzeńcem. Bismarck błyszczał aż po przedni top srebrną wilgocią. Był to piękny widok. Oba okręty włączały w celu utrzymania kontaktu i zachowania odstępu co jakiś czas światła sygnalizacyjne. Marsz przypominał prawdziwy rejs duchów. Przez nigdy przedtem niewidziany, nie mający końca nieziemski świat. Sceneria wydawała się jakby stworzona do idealnego przebicia się na Atlantyk. Jeszcze tego samego dnia, późnym wieczorem, znajdujący się na Bismarku dowódca niemieckich okrętów admirał Lithians otrzymał tajny telegram od dowództwa Kriegsmarine, w którym nakazywano mu zmienić kurs zespołu operacyjnego na zachodni. Był to kurs na przebicie się przez cieśninę duńską. Tego dnia niemieckie jednostki minęły od północnego zachodu Islandię i obrały kurs na południowy zachód, tym samym wpływając w najbardziej niebezpieczny obszar ich rejsu. Jednak przez większość dnia wszystko przebiegało zgodnie z niemieckim planem. Udało im się jak do tej pory pozostać niewykrytym. Jednak sytuacja ta zmieniła się po godzinie 19, kiedy to Bismarck i Prinz Eugen w panujących ciężkich warunkach atmosferycznych i mocno ograniczonej widoczności natknęły się na ciężki krążownik Suffolk. Moment ten z pokładu niemieckiego pancernika opisał Mullenheim w sposób następujący. Była 19:22, kiedy na Bismarku ponownie rozbrzmiały dzwonki alarmowe. Nasze hydrofony i stacja radiolokacyjna uchwyciły cel oddziobu po lewej burcie. Przez swój dalocelownik na rufowym stanowisku z wytężeniem patrzyłem w zameldowanym kierunku, ale nic nie mogłem odkryć. Być może cel pozostawał ukryty przede mną za przednimi nadbudówkami?
Nasza artyleria była gotowa do strzału. Potrzebowała teraz tylko dokładnego oznaczenia celu. Ale cel się nie pojawiał. Był to chyba tylko cień na brzegu ławicy mgły, a może okręt na bardzo wysuniętej pozycji. Być może bardzo dobrze zamaskowany. Na pewno był zbyt krótkotrwałym zjawiskiem. Nasze przyrządy radiolokacyjne zarejestrowały, że chodziło o okręt płynący z bardzo dużą prędkością na SSW. Zaraz po spotkaniu z nami wbił się on głęboko w mgłę. W czasie, gdy znikał, można było przez kilka sekund rozpoznać po charakterystycznych zarysach zmasowane nadbudówki i trzy kominy. Tym okrętem był Suffolk, jednak jego załoga zdająca sobie sprawę z przygniatającej przewagi ogniowej przeciwnika nie zdecydowała się na podjęcie walki z Niemcami. Wkrótce znowu na Bismarku wykryto kolejne niebezpieczeństwo. O 20:30 ponownie rozległ się alarm na Bismarku. Nasza dziobowa stacja radiolokacyjna wykryła nowy cel. Przez głośniki Lindemann poinformował załogę. Wróg w polu widzenia z lewej burty! Okręt podejmuje walkę! Patrząc w podanym kierunku przez swój dalocelownik, na rufowym stanowisku, najpierw nic nie mogłem zobaczyć z powodu gęstej mgły. Jednak potem, na krótko, z mgły wyłuskały się zarysy ciężkiego, brytyjskiego krążownika trzykominowego. Był to wezwany przez Suffolka Norfolk. Z naszych gotowych do strzału skierowanych na niego luf błysnęło i szybko przy krążowniku stanęły kolumny wody, wywołane naszymi pociskami. Norfolk położył zasłonę dymną i z największą prędkością zawrócił w mgle i zniknął. Załoga Norfolka wycofała swoją jednostkę na bezpieczną odległość i wraz z Suffolkiem podążała za płynącym dalej na południe Bismarckiem i Prince Eugen, informując o całej sytuacji swoje dowództwo, jakim był admirał Towey i znajdujący się znacznie bliżej na krążowniku liniowym Hood, admirał Holland. Komunikat o dostrzeżeniu Bismarcka został odczytany także na pancerniku Rodney, znajdującym się wówczas w składzie eskorty konwojowej płynącego na remont do Stanów Zjednoczonych, liniowca Britannic. W takiej sytuacji pancernik ten został zawrócony i wysłany w obszar przebywania niemieckich jednostek. Choć jeszcze na ich pokładach nikt nie zdawał sobie z tego sprawy, to jednak faktem jest, że ich położenie powoli zaczęło stawać się beznadziejne. Wczesnym rankiem 24 maja Bismarck i Prince Eugen zostały zauważone na radarach zespołu admirała Hollanda. Ten doświadczony brytyjski oficer, dysponujący wówczas jednym krążownikiem liniowym i pancernikiem, zdecydował się na wydanie Niemcom otwartej bitwy i skierował swoje okręty na kurs w kierunku trasy niemieckich jednostek. Po kilku godzinach oba zespoły wzajemnie się dostrzegły. Tak wspominał ten moment Mullenheim. Około 5:45, gdy wschodzące słońce już rozjaśniało horyzont, prostopadle do lewej burty pokazały się wstęgi dymu z dwóch okrętów, a następnie czubki ich masztów. Alarm na Bismarku! Wszyscy na stanowiska bojowe do wprowadzenia pełnej gotowości bojowej okrętu! Przez swój dalocelownik na rufowym stanowisku patrzyłem z ciekawością na widowisko w oddali. Jakże szybko czubki masztów stawały się coraz wyższe i wyższe. W końcu maszty były już widoczne w całej swojej okazałości, a po nich ukazały się sylwetki okrętów. W telefonie obsługującym system kierowania ogniem usłyszałem głos naszego pierwszego oficera artylerii, komandora podporucznika Alberta Schneidera. Nadeszła jego godzina. Byliśmy z nim wszyscy myślami i życzeniami. W tym czasie Niemcy płynęli kursem na południowy zachód, a Brytyjczycy nadpływali z południowego wschodu. Dla tych drugich było to niezwykle niekorzystne położenie, ponieważ mogli oni prowadzić ogień tylko ze swoich dziobowych wież. Pomimo tego o godzinie 5:52 rozpoczęli oni jako pierwsi ostrzał niemieckich okrętów. Pociski miotane z głównych dział na Hoodzie zostały skierowane na Prince Eugena, a artylerzyści Prince of Wales za główny cel obrali Bismarcka. Ogień otwarł także krążownik Suffolk, jednak był on zbyt daleko, aby móc zagrozić Niemcom.
Tymczasem 3 minuty później niemieccy artylerzyści otworzyli ogień do Brytyjczyków, skupiając go na Hoodzie. Pierwszych kilka niemieckich salw nie wyrządziło na jego pokładzie wielkich zniszczeń. Jednak o godzinie 6:01 pocisk wystrzelony z Bismarcka trafił tą ówczesną dumę Royal Navy w śródokręcie, inicjując tym samym potężną eksplozję na jego pokładzie. W jej wyniku Hood zatonął w ciągu zaledwie kilku minut, a śmierć poniosło łącznie ponad 1400 znajdujących się na jego pokładzie marynarzy, na czele z admirałem Hollandem. Wszystkiemu przyglądał się z pokładu Bismarcka Mullenheim, który tak oto wspominał ten moment. O 6:01 Hood został trafiony przez Bismarcka salwą ciężkiego kalibru. Pomiędzy jego masztami w górę wystrzeliły ściany płomieni. Żółtawo-biała kula ognia podniosła się na wysokość 300 metrów. Z powstałego dymu wystrzeliły białe gwiazdy, prawdopodobnie żarzące się kawałki metalu. Najgrubsze części, między innymi jak się zdaje jedna z ciężkich wież rufowych, fruwały w powietrzu jak zabawki. Pływające odłamki wszelakiego rodzaju pokryły morze obok Hooda, a ciśnięta do tyłu, szczególnie świecąca część, jeszcze długo leżała na wodzie, paląc się i dymiąc na czarno. Hood został rozerwany na pół. Tysiące ton stali w ułamku sekundy zostało wyrzucone w powietrze. Ponad 1000 osób musiało zginąć. Odległość wynosiła w tym momencie może jeszcze 180 hektometrów. Mimo to kula ognia, która utworzyła się tam, gdzie przed chwilą był Hood, znajdowała się na wyciągnięcie ręki. Była tak blisko, że na kilka sekund zamknąłem oczy. Otworzyłem je znowu z ciekawości. Zdawało się, że zerwał się orkan. Czułem ciśnienie detonacji każdym nerwem. Jeśli miałem jakieś życzenie, to takie, żeby moim dzieciom podobne przeżycie zostało oszczędzone. Zatopienie Hooda nie oznaczało jeszcze końca bitwy, choć inicjatywę w niej przejęli całkowicie Niemcy. Artylerzyści obu ich okrętów skupili teraz swój ogień na pancerniku Prince of Wales. Choć był on już uszkodzony, jego artyleria i system kierowania ogniem były wciąż sprawne, a w pobliżu znajdował się jeszcze Norfolk i Suffolk, które mogły go wesprzeć. Tak wspominał ten moment Mullenheim. Ponieważ Prince of Wales znajdował się prawie w takiej samej odległości i płynął tym samym kursem, co przedtem Hood, Schneider mógł teraz bezzwłocznie kontynuować walkę z nastawionymi wartościami strzału. Na podstawie zbieżnych kursów dystans bojowy spadł do 140 hektometrów, a Prince of Wales w krótkim czasie został praktycznie zasypany gradem niemieckich pocisków. Podczas gdy pilnowałem ponownie Norfolka i Suffolka, mając na uwadze niebezpieczeństwo ataku torpedowego z ich strony, słuchałem głosu Schneidera w telefonie obsługującym system kierowania ogniem. Lecz bitwa nie miała potrwać długo. Prince of Wales zawrócił pod osłoną wytworzonej przez siebie zasłony dymnej. Kiedy odległość do odchodzącego teraz w kierunku południowo-wschodnim Prince of Wales wzrosła znowu do 220 hektometrów, Lytwiens kazał przerwać ogień. Ostatecznie bitwa w Cieśninie Duńskiej została wygrana przez stronę niemiecką. Po jej zakończeniu znajdujący się na uszkodzonym Bismarcku admirał Lytwiens mógł zawrócić do Norwegii lub skierować się na naprawy do portu Saint-Nazaire w okupowanej Francji. Wybrał tą drugą, bardziej ryzykowną możliwość i tym samym popełnił największy błąd swojego życia. A w najbliższych dniach miał on to ostatecznie zrozumieć. Pod koniec tego dnia wydał on też polecenie dowódcy ciężkiego krążownika Prince Eugen na odłączenie się i w pojedynkę kontynuowanie przez jego załogę samodzielnych działań na Atlantyku. Oznaczało to, że Bismarck podejmie próbę przebicia się do Saint-Nazaire w całkowitym osamotnieniu. W nocy z 24 na 25 maja podążający na południe Bismarck stał się po raz pierwszy w tej akcji celem ataku przestarzałych brytyjskich samolotów torpedowo-bombowych Swordfish. Samoloty te startowały późną nocą 24 maja z pokładu lotniskowca Victorious i dzięki wyposażeniu jednego z nich w radar około północy ich załogi zdołały odnaleźć Bismarcka. Alarm lotniczy!
W ciągu kilku sekund wszystkie działa przeciwlotnicze na Bismarku były gotowe do otwarcia ognia. Nadlatywało 9 swordfishów z torpedami pod kadłubami. Szły jeden za drugim, częściowo jednocześnie. Wszystkie zbliżały się od strony bakburty. Śmiało wlatywały w środek naszego ognia obronnego. Były coraz bliżej, bliżej i jeszcze raz bliżej ziejącej ogniem góry Bismarka. Obserwowałem ataki z rufowego stanowiska przez swój dalocelownik. Nie mogłem śledzić całego wydarzenia, lecz jedynie pojedyncze sceny, o ile pozwalał mi na to kłębiący się, ciemny, gęsty dym prochowy z naszych dział. Ale nawet to, co mogłem zobaczyć, było wystarczająco emocjonujące. Nasze baterie przeciwlotnicze strzelały, dając z siebie wszystko. Od czasu do czasu strzelała wieża kaliber 380 mm. Częściej słychać było 15. Celowały w morze przed samolotami. Do góry wspinały się potężne fontanny wody, jak gdyby pociski nadchodziły spod wody. Jeśli przeciwnik napotkałby je, oznaczałoby to jego koniec. Same samoloty zdawały się być latającymi anachronizmami. Poruszały się tak powoli, jakby stały w powietrzu. Trudno uwierzyć, że piloci planowali swoje ataki w sposób tak samobójczy, jak gdyby nie oczekiwał ich powrotu żaden lotniskowiec. Ostatecznie nalot ten zakończył się trafieniem jednej torpedy w śródokręcie Bismarka, która jednak nie zdołała go zatopić. Pancernik płynął dalej kursem południowym, a znajdującemu się na nim Lytjensowi nie dawała spokoju wroga eskorta w postaci krążowników Norfolk i Suffolk, do których dołączył także mocno uszkodzony pancernik Prince of Wales. Obie grupy toczyły ze sobą sporadyczną wymianę ognia jeszcze w nocy z 24 na 25 maja. Jednak już w początkowych godzinach 25 maja Lytjens zdecydował się na ryzykowny manewr zatoczenia szerokiego koła przez prawą burtę, aby tym samym zgubić podążające za nim wrogie jednostki. Manewr ten udał się w 100%. Bismarck zniknął z radarów Suffolka i Norfolka, kierując się już bezpośrednio w stronę zachodniego atlantyckiego wybrzeża Francji. Do końca dnia na jego pokładzie podjęto próbę kamuflażu. Aby zmylić wrogie lotnictwo, wybudowano sztuczny drugi komin, tak aby upodobnić go do jednostek brytyjskich. Na pomoc niemieckiej jednostce zostały też oddelegowane, znajdujące się na Atlantyku U-boty. Były to U-43, U-46, U-66, U-93, U-94, U-556 i U-557. Pod koniec tego dnia do względnie bezpiecznych wód kontrolowanych przez Luftwaffe Bismarckowi pozostawało jeszcze tylko kilkadziesiąt godzin rejsu. Wiele wówczas wskazywało na to, że zdołał on oszukać los, jaki szykowała dla niego strona brytyjska. Jednak fakt zatopienia dumy Royal Navy, jaką był Hood, zszokował brytyjską admiralicję. Tym samym zintensyfikowała ona wszelkie dostępne siły, aby nie dopuścić do sytuacji, w której pogromca Hooda bezpiecznie zawita do portów w okupowanej Francji. W tym celu poza działającą już na Atlantyku grupą admirała Toweya do poszukiwań Bismarcka oddelegowano kolejne jednostki. Były to ciężkie okręty ze znajdującego się w Gibraltarze zespołu H, dowodzonego przez wiceadmirała Jamesa Somerville'a, w skład których wchodził krążownik liniowy Renault, lotniskowiec Ark Royal i lekki krążownik Sheffield. Oprócz nich zaangażowano jeszcze inne ciężkie jednostki nawodne. Były nimi pancernik Ramillies, ciężkie krążowniki Dorsetir i London, lekki krążownik Edinburgh, a także pancernik Rodney. Od początku dnia, między innymi dzięki utrzymującej się złej pogodzie, Bismarck pozostawał niewykryty, pomimo zaangażowania w jego poszukiwanie nie tylko potężnych sił Royal Navy, ale także lotnictwa. Jednak w końcu, o godzinie 10.30, został on zauważony przez załogę łodzi latającej Catalina z 209 Dywizjonu RAF. Znajdował się on wówczas niecałe 700 mil morskich na północny zachód od Brestu i było to już relatywnie niewiele. Dodatkowo na znajdujących się w najbliższej od niego odległości, wynoszącej od 50 do 135 mil,
brytyjskich ciężkich okrętach zaczynało kończyć się paliwo. Było wiadome, że podążające za Bismarckiem pancerniki King George i Rodney nie zdołają go już dogonić. Jedyną więc nadzieją pozostawały przestarzałe samoloty torpedowo-bombowe Swordfish, znajdujące się na operującym na południe od Bismarcka lotniskowcu Ark Royal. Po południu, tuż po godzinie 15, wypuszczono do pierwszego ataku torpedowego na Bismarcka 15 tego typu samolotów z pokładu lotniskowca. Ich piloci nie wiedzieli jednak, że w odległości około 20 mil od niemieckiego pancernika znajduje się brytyjski krążownik lekki Sheffield i omyłkowo dokonali oni zrzutu na niego aż 11 torped. Na pokładzie Sheffielda dobrze zdawano sobie sprawę, że omyłkowo atakują ich brytyjskie maszyny. Z tego też powodu nie otwarto ognia przeciwlotniczego, a jednostce udało się wymanewrować zbliżające się torpedy i tym samym nie została ona trafiona ani razu. Tymczasem Swordfishe powróciły na pokład lotniskowca. Ich załogi otrzymały mocną reprymendę, a także polecenie na przygotowanie się do kolejnego lotu bojowego. W zasadzie miała to być już ostatnia szansa na zatrzymanie Bismarcka. Brytyjskie maszyny w sile 15 sztuk, dowodzone przez kapitana Trevena Codeya, o godzinie 19 znów wzniosły się w powietrze. Ich załogi o godzinie 20.55 po odnalezieniu Bismarcka przystąpiły do bardzo śmiałego ataku. Wszystkiemu przyglądał się ze swojego stanowiska bojowego Mullenheim i opisał to w sposób następujący. Alarm lotniczy. Okręt obiegła informacja, że nadlatuje 16 maszyn. Zaraz po tym przeleciały nad nami na dużej wysokości od rufy, ale zaniechały ataku. Najpierw chciały się przeformować. Następnie znikły z pola widzenia. Oznaczało to: wolna wachta zejść. Wachta przeciwlotnicza pozostaje przy działach. Cisza. Ale nie na długo. Już po kilku minutach ponownie mieliśmy alarm lotniczy. I tym razem całkiem inny obraz. Z nisko wiszących chmur wypadły samoloty. Nadlatywały pojedynczo i w kluczach, ale jak? Brawurowo i zuchwale. I jeszcze bardziej bezwzględnie niż przed dwoma dniami samoloty z Victoriusa. Każdy pilot zdawał się wiedzieć, o co chodzi Towayowi. Była to ostatnia możliwość trafienia Bismarcka. I wykorzystali tę szansę. Pomimo zainstalowania na Bismarcku licznej i nowoczesnej broni przeciwlotniczej, Swordfishe bez strat własnych zdołały dokonać wielu zrzutów torped, z których dwie dosięgły niemieckiego pancernika. Jedna z nich uderzyła w śródokręcie, nie powodując poważnych uszkodzeń. Z kolei druga trafiła Bismarcka w okolicę rufy, uszkadzając tym samym oba stery. Sytuację tę tak opisywał Mullenheim. Atak zbliżał się ku końcowi, gdy stało się najgorsze. Detonacja na rufie. Z miejsca moje serce zamarło. Pierwsze spojrzenie powędrowało na wskaźnik położenia sterów, który pokazywał właśnie 12 stopni na bakburtem. Czy to przypadek w tym momencie? Nie. Wskaźnik stał. Stanął na bakburcie 12 i ciągle wskazywał 12. Wkrótce wzrastający przechył na prawą burtę zdradził, że Bismarck wykonywał zwrot, niekończącą się cyrkulację. Po tym trafieniu Brytyjczycy nie zdawali sobie jeszcze sprawy, że w pogoni za Bismarckiem uśmiechnęło się do nich szczęście. Natomiast na pancerniku Niemcy już kilka chwil po eksplozji wiedzieli, że tylko cud może uratować ich okręt. Stery Bismarcka zostały zablokowane w położeniu 12 stopni na lewo. Niedługo też zaczął on mimowolnie obracać się w kierunku nadciągających z północnego zachodu pancerników Rodney i King George. Jego dziwny z brytyjskiego punktu widzenia ruch został w końcu dostrzeżony przez Brytyjczyków. Po jego analizie nie mieli oni już żadnych wątpliwości. Bismarck był ciężko uszkodzony. Nadszedł więc odpowiedni czas na pomszczenie Hooda. Na ciężko uszkodzonym Bismarcku rozważano wiele wariantów wyjścia z sytuacji, w jakiej znalazła się jego załoga.
Proponowano wysadzenie w powietrze za pomocą materiałów wybuchowych, zablokowanych sterów lub też holowanie pancernika za pomocą jakiegoś znajdującego się w pobliżu ubota. Jednak wszystkie te pomysły okazały się niemożliwe w realizacji. Bismarck był skazany na zatopienie. W nocy z 26 na 27 maja, pomimo że do przybycia na miejsce brytyjskich pancerników pozostawało jeszcze około 10 godzin, nastąpiła pierwsza próba zatopienia Bismarcka przez siły Royal Navy. Była nimi grupa 5 niszczycieli dowodzona przez 47-letniego komandora Filipa Viana. W jej skład wchodził niszczyciel Kossak, Zig, Zulu, Maori, a także polski Piorun. Tak moment pierwszego kontaktu z niszczycielami wspominał Mullenheim. Wąska strefa naokoło Bismarcka po ataku samolotów została na 1,5 godziny osieracona. Dopiero przed 23 zauważyłem pojawienie się niszczycieli. Alarm! Tak jak zawsze nasze wieże kaliber 380 i 150 mm w ciągu kilku sekund były gotowe do obrony. Padła komenda. Pozwolenie na otwarcie ognia! Z dział obu kalibrów wystrzelono salwy do najbliżej znajdującego się niszczyciela. Jak się później dowiedziałem, był to Piorun. Nasze pociski artyleryjskie były od razu bardzo dobrze zgrupowane. Przeciwnik zawrócił i wyszedł poza zasięg naszej artylerii. Nie wiedzieliśmy wówczas, ile niszczycieli znalazło się naokoło nas. Czy było ich tylko kilka i ciągle się pojawiały? Czy też wiele i w ogóle jakie? W czarnej jak smoła nocy i szkwałach nie mogliśmy dokładnie nic rozpoznać, a już na pewno żadnych szczegółów sylwetek. O godzinie 23.50 załoga Pioruna utraciła kontakt z Bismarckiem. Mniej więcej w tym samym czasie do ataku na niemieckiego kolosa przystąpiły pozostałe 4 niszczyciele. Po początkowej wymianie ognia artyleryjskiego brytyjskie załogi rozpoczęły zmasowany atak torpedowy na Bismarcka. Jednak pomimo wystrzelenia w jego kierunku aż kilkunastu torped, żadna z nich nie okazała się celna. Choć Bismarck miał uszkodzone stery, to jego potężna artyleria skutecznie odstraszała zbliżenie się którejś z alianckich jednostek. Po kilku godzinach, kiedy zaczęło świtać, załogi niszczycieli ostatecznie zrezygnowały z próby zatopienia Bismarcka, gdyż w warunkach dziennych było to dla nich zbyt ryzykowne. Ostatecznie dzieło zniszczenia tego efektu hitlerowskiej megalomanii miały dokonać znajdujące się już w pobliżu pancerniki King George i Rodney. Rankiem 27 maja na pancerniku Bismarck dało się wyczuć ogólne przygnębienie sytuacją, w jakiej znalazła się jego załoga i widmem prawdopodobnej, szybko zbliżającej się śmierci. Jak wspominał Mullenheim, nie było wątpliwości co do nadchodzących wydarzeń. Nic już nie było niepewne. W końcu ktoś powiedział: dzisiaj moja żona zostanie wdową, ale jeszcze o tym nie wie. Powietrze wydawało się jak z ołowiu, a jeśli ktoś chciał jeszcze coś powiedzieć, to uwięzło mu to w gardle. Było to bardzo przykre. Zbyt przykre, aby tam pozostać. Poszedłem dalej na pomost, który wydawał mi się opuszczony. Ale tak mi się tylko zdawało, ponieważ mężczyźni spoczywali w rogach. Na dziobowym stanowisku dowodzenia stał Lindemann. Miał na sobie nadmuchaną kamizelkę. Lindemann zdawał się być w dziwny sposób odizolowany od otoczenia. Chyba widział, że przyszedłem, ale nie odpowiedział na zasalutowanie nawet wtedy, gdy je przedłożyłem i w nadziei na jedno słówko wpatrywałem się w niego. Nie, nie odpowiedział na pozdrowienie. Nie powiedział słowa. Unikał spojrzenia na mnie. Tak też zostało. Już niebawem, rankiem, tuż przed godziną 8, kontakt z Bismarckiem nawiązał jako pierwszy podążający za nim od cieśniny duńskiej, Norfolk. Około pół godziny później, w obszar przebywania niemieckiego pancernika dopłynęły w końcu główne siły Toweya w postaci pancerników King George i Rodney.
Tak moment ten wspominał Mullenheim. Dzwonki alarmowe jeszcze dzwoniły, kiedy wracając z pomostu znalazłem się znowu na moim stanowisku bojowym. Podniosłem i założyłem słuchawki telefonu, w którym usłyszałem: dwa pancerniki na lewo od dziobu! Obróciłem swój dalocelownik w podanym kierunku. I były tam. Dwie ciemne, masywne sylwetki King George'a i Rodney'a w odległości około 240 hektometrów. W szyku czołowym parły prosto na nas, tym samym prostym jak strzała kursem. Tak nieomylnie, jakby przystępowały do egzekucji. Nadpływające pancerniki o godzinie 8:47 otworzyły ze swoich dział ogień do Bismarcka z odległości około 20 km. Z kolei niemieccy artylerzyści rozpoczęli ostrzał swych oponentów 2 minuty później, skupiając go początkowo na pancerniku Rodney, a tuż po godzinie 9 na King George'u. Jednak ostrzał ten, między innymi ze względu na niesterowność niemieckiej jednostki, był niecelny. Tymczasem miotane pociski ciężkich dział kaliber 406 i 356 mm z brytyjskich pancerników, a także Norfolka, zaczęły trafiać w cel. O godzinie 8:59 zostało zniszczone dziobowe stanowisko kierowania ogniem dział, a także wyeliminowane z dalszej walki obie wieże dziobowe. Kilkanaście minut później zniszczeniu uległo rufowe stanowisko centralnego kierowania ogniem. Bismarck po mniej niż półgodzinnej walce stał się już częściowo bezbronny, choć jeszcze sprawna pozostawała wieża artyleryjska, którą dowodził Mullenheim, który tak zapamiętał tę chwilę. Zmniejszająca się w zawrotnym tempie odległość boju miała szybko doprowadzić do potężnego nagromadzenia wydarzeń. Jeśli na początku bitwy tęskniłem za uderzeniami w pokład, to teraz miałem wystarczającą ich ilość. Stopniowo i nieprzerwanie nasz górny pokład przemieniał się w prawdziwe piekło, mimo że z wnętrza mojego całkowicie otoczonego pancerzem stanowiska w ogóle nie mogłem obserwować bliższego otoczenia, to nie trudno było wyobrazić sobie w obliczu nieustannie nadchodzących trafień, jak zmieniał się obraz na zewnątrz. Im bardziej zmniejszała się odległość boju, tym częściej rozlegał się łoskot uderzeń. Było coraz głośniej, powiększało się spustoszenie na pokładzie. Ostatecznie artyleria Bismarcka zamilkła o godzinie 9:31, a artylerzyści brytyjskich pancerników zakończyli kanonadę własnych dział dopiero o godzinie 10:14. W momencie tym pokład Bismarcka był już niemal całkowicie zdemolowany, choć jednostka ta dalej utrzymywała się na wodzie. W takiej sytuacji admirał Towey zdecydował, aby znajdujący się w pobliżu krążownik Dorsetir dobił Bismarcka za pomocą torped, co też zostało uczynione około godziny 10:30. Trafiony dwoma torpedami niemiecki kolos szybko zaczął zanurzać się pod oceaniczną taflą atlantycką. Ostatecznie pancernik ten pogrążył się w odmętach Atlantyku o godzinie 10:40. Jego krótka epopeja, składająca się na jedną misję bojową, dobiegła końca. Po zatopieniu Bismarcka w wodzie pozostawało jeszcze mnóstwo niemieckich rozbitków. Z ogółem całej załogi tego pancernika, liczącej około 2200 członków, zdołano podjąć zaledwie 115, pośród których był Mullenheim. Zabrakło z kolei Lütjensa i Lindemana. Śmierć poniosło łącznie 2106 marynarzy i oficerów. Liczba podjętych z wody mogłaby być większa, gdyby nie fakt, że na biorącym udział w akcji ratowniczej krążowniku Dorsetir zameldowano o zauważeniu w bliskiej odległości peryskopu U-bota, a dowódca jednostki nakazał natychmiastowe zakończenie akcji i oddalenie się z miejsca zatopienia Bismarcka, tym samym pozostawiając znajdujących się jeszcze w wodzie Niemców na pewną śmierć. Z kolei kapitan leutnant Burkhard Freiherr von Mullenheim-Rechberg po zatopieniu Bismarcka został wydobyty z wody i trafił do niewoli, którą opuścił już po zakończeniu wojny. Wtedy też podjął studia prawnicze, a w późniejszym czasie pracował jako dyplomata i napisał legendarną książkę pod tytułem Pancernik Bismarck.
Ostatecznie zmarł on 1 czerwca 2003 roku, w wieku niespełna 93 lat.